Siostry i bracia, w taką niedzielę jak dzisiaj śpiewajcie. Chyba niepotrzebne by było, żebym tutaj wychodził, ale lepiej, żeby zespół tu został i dalej prowadził nas w tym śpiewie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. Chcemy dzisiaj wspólnie rozważyć fragment z Ewangelii według Łukasza z rozdziału 19, gdzie od 37 wiersza mamy takie słowa. A gdy zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, całe gromady uczniów zaczęły donośnym głosem z radością wielbić Boga za wszystkie cuda, jakie widzieli, wołając: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pana. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Wtedy niektórzy z faryzeuszy z tłumu odezwali się do Niego: Nauczycielu, upomnij swoich uczniów. Odpowiedział im: Mówię wam, jeżeli oni zamilkną, kamienie wołać będą. Panie Boże, Tobie chcemy podziękować za ten dzień, który Ty uczyniłeś dla swojej chwały. I proszę Cię, Panie, abyś Ty wyciszał nasze myśli, nasze serca, abyś zabrał to wszystko, co nie pozwala nam się skupić na Tobie i Twoim Słowie. I proszę Cię, pobłogosław słuchanie i zwiastowanie Twojego Słowa, bo ono jest prawdą. Mogę dzisiaj powiedzieć, że wpadłem do was, moi drodzy, z sąsiedzką wizytą i za to zaproszenie bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi dla mnie zawsze wielką radością, kiedy mogę z wami dzielić się Ewangelią, dzielić się Bożym Słowem. Moi kochani, mamy dzisiaj do rozważenia niesamowity fragment Ewangelii. Fragment, który pochodzi praktycznie z okresu pasyjnego. No bo mamy do rozważenia fragment, który mówi o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. Czyli w kalendarzu liturgicznym wspominamy to wydarzenie zwykle w Niedzielę Palmową. Dzisiaj mamy czwartą niedzielę po Wielkanocy. Możemy powiedzieć, Jezus żyje. Gdzieś tam już za nami zostawiliśmy smutek Wielkiego Tygodnia. Ale dzisiaj chcemy popatrzeć właśnie na ten fragment. Otóż, moi drodzy, za Jezusem do Jerozolimy wchodzi tłum. Wielka gromada uczniów, którzy z wielką radością wielbili Pana Boga, śpiewali Panu Bogu pieśń, słowa psalmu. W tłumie tym szli także faryzeusze, którym okrzyki uwielbienia dla Pana Boga w tym kontekście właśnie wydawały się co najmniej bluźnierstwem. Patrzymy na ten tłum idący. My póki co stoimy z boku, patrzymy z boku. Ale siostry i bracia, chcę was zachęcić do tego, żeby przyszedł w tym kazaniu taki moment, że będziemy musieli zająć bardzo konkretne stanowisko. Czy jesteśmy tymi, którzy idą i śpiewają, czy też chcemy być tymi, którzy również idą, ale pouczają. Pouczają tych, którzy śpiewają, jak mają śpiewać, albo jak nie powinni śpiewać, jak mają wielbić Boga, albo jak nie powinni wielbić Pana Boga. No bo przecież to faryzeusze właśnie czynili. Moi drodzy, dzisiaj pamiątka poświęcenia Kościoła. I zwykle, kiedy jestem gdzieś na pamiątce poświęcenia Kościoła, to jest to zawsze dla mnie
niesamowita okazja i taki moment, żeby przypomnieć sobie, że tworzymy wspólnotę. Choć na pozór w centrum stawiamy budynek, no, cegły, przypominamy sobie, kto budował ten budynek, to nade wszystko, moi drodzy, mówimy o tym w bardzo konkretnym kontekście. W kontekście mówienia o nas jako o wspólnocie Kościoła. Czyli również o cegłach, żywych cegłach, również o żywych kamieniach, również o żywej budowli. No bo przecież Kościół to nic innego właśnie jak żywa budowla, której Chrystus jest głową. Jak sama, moi drodzy, nazwa wskazuje, wspólnota ma ze sobą coś wspólnego. Patrzę na was, to większość z was ma bardzo podobne maseczki na twarzy. Ale nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że to właśnie nas dzisiaj łączy i dlatego nazywamy się wspólnotą. I tutaj, moi drodzy, jeżeli chodzi o tą wspólną część, najczęściej pojawia się problem, bo każdy człowiek, każdy chrześcijanin inaczej wyobraża sobie to, co jest najważniejsze i to, co powinno nas łączyć. W naszym tekście widzimy tłum zgromadzony wokół Chrystusa, tłum, który podążał za Chrystusem. I to wydaje się właściwe miejsce, albo powiedziałbym właściwy mianownik, właściwa część wspólna. Iść razem z Chrystusem, iść obok Chrystusa. I wiecie co? Myślę, że nawet faryzeusze wtedy uważali, że są we właściwym miejscu. No bo ktoś musi trzymać fason. Ktoś musi upominać tych, którzy w jakiś sposób błądzą. Faryzeusze, jako kontrę do krzyków uwielbienia, wypowiadają bardzo prowokujące słowa i wręcz nakaz. Oni mówią do Jezusa: nauczycielu, upomnij swoich uczniów. Zwróć im uwagę, że coś dzieje się niedobrego. Czy zastanawialiście się kiedyś, co było nie tak w tym całym zamieszaniu? Bo ten tłum szedł i śpiewał pieśń. Ta pieśń, którą śpiewał ten tłum, to nic innego jak słowa Psalmu 118. Psalmu 118, który w tradycji hebrajskiej był psalmem mesjańskim, był w cudzysłowie zarezerwowany dla kogoś, kto przyjdzie wyzwolić naród. No i tak też ten tłum patrzył na Chrystusa. Bo do słów tego psalmu dodaje jedno słowo – król, którego w psalmie 118 nie ma. I to nie podobało się faryzeuszom. Ale popatrzmy na ten tłum. Przypomnijmy sobie jednak, że kilka dni później również wielki tłum krzyczał: ukrzyżuj go, na krzyż z nim. Myślę, że w wielu przypadkach ci ludzie się powtórzyli, bo Jerozolima tak naprawdę, patrząc na dzisiejsze realia, nie była wielkim miastem. Do bram Jerozolimy zbliżał się tłum, który choć wydawał się być jednością, wydawał się być wspólnotą, to jednak podążał za własnymi wyobrażeniami Mesjasza. Każdy z nich w zupełnie inny sposób patrzył na tego, za którym idzie. Jedni patrzyli na Chrystusa jak na heretyka i bluźniercę, inni jako króla, który przyjdzie i rozprawi się właśnie z tymi paskudnymi Rzymianami. I to właśnie wtedy, kiedy faryzeusze mówią do Jezusa: ucisz swoich uczniów, spraw, żeby nie śpiewali. To wypowiada te znamienne słowa: mówię wam,
jeżeli oni zamilkną, kamienie wołać będą. Można, moi drodzy, wywnioskować, że wołające kamienie są obrazem, wiecie, takiego nędznego chrześcijaństwa. Takiego byle jakiego. Takiego chrześcijaństwa, które jest tak twarde, że żadne słowo do niego nie dociera. Obrazem chrześcijaństwa, który milczy, który nic nie robi. Ale z drugiej strony nie chodzi także o to, żeby chrześcijaństwo krzyczało obojętnie co. No bo, moi drodzy, okazuje się, że dzisiaj chrześcijanie również podzielili się na tych z prawa, na tych z lewa, na tych z centrum. To dzisiaj chrześcijanie krzyczą, wołają, ale nie są to słowa uwielbienia Boga, mimo że wielu z nich powołuje się na Biblię, powołując się także na Ewangelię. Ale nie w tym jest sens dzisiejszej Ewangelii, moi kochani. Lecz w tym, żeby zobaczyć, że Pan Bóg przychodzi do nas, że Pan Bóg przychodzi do każdego człowieka. Wiecie, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, to tam nigdzie nie było powiedziane, o ile sobie dobrze pamiętam, że Pan Jezus umarł tylko za jakąś grupę ludzi. Że Pan Jezus umarł tylko i wyłącznie za tych, którzy szli i wołali Hosanna. Albo że Pan Bóg umarł tylko i wyłącznie za tych ludzi wierzących z Wisły. Albo że umarł za tych wierzących z Wisłych, ale prawdziwie wierzących. Nigdzie tak nie jest powiedziane. Ale z drugiej strony jest powiedziane, że Chrystus umarł za cały grzeszny świat. Za cały grzeszny świat, siostry i bracia. To znaczy, że umarł także za te podziały pomiędzy nami. Za prawdziwych Polaków, ale także za lewaków. Za bojówkarzy, ale także za tych cierpliwych, pokornych. Jak mówi Boże Słowo, wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej chwały. I w tym wszystkim, w tej Ewangelii, ciągle jednak brzmią mi te słowa, że kamienie mogą wołać. I kamienie będą wołać, kiedy Jego uczniowie zamilkną. I powiem wam, że te kamienie wołają o tym, że budowla, która gdzieś stoi, trwa tylko i wyłącznie dlatego, że użyte zostały do niej różne materiały, które tylko mądry architekt i wykonawca potrafi połączyć w jedno. Ta budowla również nie składa się z samych cegieł, choć można powiedzieć, że bez cegieł by nie urosła. Nie składa się tylko z samej zaprawy, choć i gdy jej by zabrakło, też nie moglibyśmy tutaj siedzieć bezpiecznie. Dlatego każda budowla, każdy budynek potrzebuje różnych materiałów budowlanych, które mają tworzyć jeden budynek. W wielu miejscach naszego kościoła, nie wiem na ile macie pozwiedzane nasz kraj, bardzo serdecznie polecam, żeby czasami podczas wakacyjnych wojaży wstąpić do jakiegoś kościoła ewangelickiego i zobaczyć, jak tam właśnie dany kościół wygląda, bo powiem wam, że w wielu parafiach pozostały już tylko i wyłącznie mury. I te mury dzisiaj także wołają. Wołają coś, co nam się może nie spodobać i uczą nas coś, co wielu ludziom dzisiaj się nie podoba. To właśnie te opuszczone mury wołają, że zabrakło wzajemnej tolerancji do braci, którzy wierzą albo inaczej tę wiarę praktykują.
bo bardzo często są to mury kościołów, gdzie ewangelicy przymusowo byli przesiedlani z jednego miejsca gdzieś na zachód, no bo ewangelik, Luter to Niemiec. I tak kościoły opustoszały. Dlaczego? Bo zabrakło wzajemnej tolerancji, wsłuchiwania się w to, co drugi człowiek wierzy i jak wierzy. Moi drodzy, w miniony weekend miał miejsce synod naszego kościoła. I na tym synodzie gościliśmy księdza Martina Junge, który jest sekretarzem generalnym Światowej Federacji Luterańskiej. Był on obecny dlatego, że omawiane było spotkanie, które ma się odbyć w Krakowie w 2023 roku, czyli Światowy Zjazd Światowej Federacji Luterańskiej. I podczas dyskusji przedstawiona była także tam w Genewie, bo tam jest właśnie miejsce Światowej Federacji Luterańskiej, przedstawiona była sytuacja Kościoła w Polsce. I wysłannicy z Polski opowiadali o tym, w jaki sposób przeżywamy konieczność życia w diasporze. Mówili o tym, że Kościół ewangelicki w Polsce żyje właśnie w ogromnym rozproszeniu. Może tutaj w Wiśle tego nie czujemy. Ale wystarczy, że pojedziemy już 50-60 kilometrów dalej, to zobaczymy, w jakim rozproszeniu żyją ewangelicy. I moi drodzy, po tej prezentacji podszedł do księdza Ireneusza Lukasa członek kościoła z Malezji i zapytał się go, że on czegoś nie rozumie, bo jak kościół w Polsce może żyć w diasporze, skoro przecież Polska to kraj w ponad 90% kraj chrześcijański. I czy jesteście sobie w stanie zrozumieć i wyobrazić to zakłopotanie księdza Lukasa? No bo jak tu teraz wytłumaczyć komuś, kto na co dzień żyje pośród muzułman w muzułmańskim kraju i jest w ogromnej mniejszości, jest za swoją wiarę często prześladowany. I jak tu wytłumaczyć takiemu komuś, że my w chrześcijańskim kraju nie potrafimy znaleźć porozumienia pomiędzy chrześcijanami, bo ktoś wierzy inaczej albo w inny sposób troszeczkę interpretuje dany fragment biblijny. Jak wytłumaczyć to, że chrześcijanie nie potrafią się ze sobą dogadać, że nie potrafią razem zaśpiewać Hosanna? Czujecie to zakłopotanie? Dla nas by to było oczywiste. Ale nie dla kogoś, dla kogo bycie chrześcijaninem oznacza zupełnie coś innego niż w naszym kraju. Moi drodzy, bardzo często dookoła kościoły zostawały zniszczone i zrujnowane. I dzisiaj są świadectwem tego, że pomiędzy chrześcijanami zabrakło porozumienia. Ludzie różnili się, później się dzielili. Czasami w detalach. Ktoś komuś nie odpowiadał. Ktoś się na kogoś obraził i odchodził. Czy przypadkiem w podobny dzwon nie bijemy my współcześnie, ale już w ramach jednego kościoła? I chcę się z wami czymś podzielić, taką smutną obserwacją, bo bardzo często, wiecie, to da się wyczuć tutaj w Wiśle, gdzie mamy 5 ewangelickich parafii. I coraz częściej widzę, jak jedni upominają drugich, a czasami dzieje się to w łonie jednej parafii, gdzie brat z siostrą nie potrafią zasiąść w jednej ławce kościelnej. I tak się zastanawiam, czy to czasami nie jest podobne do tego głosu faryzeuszów,
którzy mówili: nauczycielu, upomnij swoich uczniów. Bo okazuje się, moi drodzy, że tak, dzisiaj Ewangelia służy do tego, że trzeba opowiedzieć się za tym, trzeba opowiedzieć się przeciw temu, trzeba powiedzieć, że to jest dziadostwo, a tego w Kościele nie powinno być, a to musi być w Kościele, bo inaczej to nie jest Kościół. Bardzo lubię czytać blog księdza katolickiego Grzegorza Kramera. I w ostatnich 3 dniach chyba on napisał takie bardzo ciekawe zdanie. Posłuchajcie. Ewangelia nie służy do posiadania racji, ale do zobaczenia w drugim człowieka. Bo przez człowieka przychodzi Pan Bóg. Teraz pytanie do każdego z nas. Czy potrafimy dostrzec w innym człowieku przychodzącego do mnie Boga? Boga, który uczy i ciebie, i mnie, że potrzebujemy idącego do nas Chrystusa. Wszyscy tak samo. Bez różnicy. Bo jeżeli tego nie rozumiemy, to zaczną do nas przemawiać kamienie. Czyli coś, co jest niemożliwe, za sprawą Boga zacznie być możliwe. Kamienie wołać będą. I moi drodzy, jak bardzo często z ust wielu ludzi padały takie słowa, że gdzieś ta wiara jest już tak twarda jak kamień, że z nią się nic nie da zrobić. Pochodzę ze Śląska Cieszyńskiego, więc znam to od podszewki, że jako luteranie, jako protestanci często lubujemy się to mówić w odniesieniu choćby do tego kościoła większościowego, że to już jest kamień, że tam się nic nie da zrobić. I powiem wam dzisiaj takie świadectwo, które w ostatnich 2 dniach mnie niesamowicie poruszyło. Mogę powiedzieć śmiało, ten kamień przemówił i troszeczkę znów zmienił moje patrzenie na nas jako na wspólnotę Kościoła, na nasz kraj, jako na wspólnotę. 2 dni temu miała miejsce modlitwa rodziny Radia Maryja. Rodzina Radia Maryja, czyli patrz, kilkanaście pań w wieku 75+, spotkało się przed sądem, aby z transparentami, z różańcem w ręku modlić się o to, aby zniknął hejt na Radio Maryja. W pewnym momencie pośród tego modlącego się tłumu, to nie był może tłum, tam było kilkanaście, maksimum 20 osób, pojawiła się aktywistka LGBT ubrana w tęczową flagę z tęczową maseczką na twarzy, która zaczęła wykrzykiwać oczerniające hasła. Te oczerniające hasła padały również z tego grona modlących się w jej stronę. I tak jedni drudzy się obrzucali błotem. W pewnym momencie z tłumu podeszła płacząca staruszka, która płacząc skłoniła się do nóg tej dziewczyny i objęła jej nogi. I klęcząc przed tą dziewczyną, 21-letnią, wyznawała: ale ja cię kocham. Ja cię kocham. Ta dziewczyna nie wiedziała, co się dzieje, że nagle nie spotkał ją z jej strony hejt, tylko kamień jakby przemówił. To, co widziała, jakby było martwe, niezdolne do jakichkolwiek uczuć, zaczęło do niej mówić słowa: kocham cię. Widać było na nagraniu, że tę dziewczynę to złamało. Zaczęła mówić: ja też panią kocham. A później w tym geście modlitwy razem się przeżegnały
przytuliły. I widziałem to zdjęcie, gdzie był napis, czy taka Polska jest możliwa. Siostry i bracia, dla mnie to był kolejny przykład i wołanie kamienia na temat tego, czego brakuje Kościołowi dzisiaj. Brakuje nam miłości, brakuje nam pokory, brakuje nam poszanowania dla kogoś, kto może myśleć inaczej, wierzyć inaczej, wyrażać wiarę inaczej. Wierzę, że kiedy miłość i pokora będzie w sercach Kościoła, to z naszego serca popłynie prawdziwe, szczere uwielbienie, pieśń jedności. Jak mówi Boże Słowo, nowa pieśń, bo czasami mi się wydaje, że my nie śpiewamy nowej pieśni, ale śpiewamy odnowioną pieśń na starą nutę przepisów zakonnych, gdzie zapominamy o tym, że Chrystus objawił się po to, aby każdemu człowiekowi objawić swoją łaskę, abyśmy mogli śpiewać pieśń Ewangelii, której zadaniem jest ożywić kamienie. Często ten kamień, który jest w naszym sercu. To jest właśnie zadanie każdej wspólnoty, każdej jednej, siostro i bracie. Was tutaj w Wiśle Czarnym. Przepraszam, was tutaj w Wiśle Jaworniku, a już myślę o mojej wspólnocie w Wiśle Czarnym. To jest zadanie naszej wspólnoty, aby być Kościołem. Aby nie tarmosić się, wybaczcie za słowo, o pierdoły. Bo często w Wiśle targomy się o pierdoły. Zamiast dostrzec w drugim człowieku brata, siostrę i cieszyć się, że komuś coś się udaje, to wtedy będziemy mogli iść jak ten tłum. Z Chrystusem, śpiewając Hosanna i rzeczywiście będzie to nowa pieśń. Bo cóż z tego, jeżeli może teraz pięknie będziesz wielbił Boga, kiedy za moment będziesz krzyczał na krzyż z Nim. Czy chcesz tworzyć wspólnotę i nie dzielić się bardziej, niż już jesteśmy podzieleni? Bo powiem wam szczerze, że to jest pragnienie mojego serca, a w ostatnim roku odczuwam to o wiele bardziej niż zwykle. Kiedy już nie tylko pobożność nas dzieli, ale pandemia, maseczki, szczepienia i wiele, wiele innych rzeczy. Czy to rzeczywiście jest powód, żeby w drugim człowieku nie widzieć brata czy siostry? Czy to rzeczywiście jest powód, żeby w drugim człowieku albo do drugiego człowieka podchodzić jak ci faryzeusze, którzy mówią, upomnij go, bo on nie wierzy albo nie robi tak, jak powinien? Kochani, w czasach, kiedy ludzie zaczynają podążać tylko za swoimi wyobrażeniami o wspólnocie, zapominając o człowieku, albo przypominając sobie o drugim człowieku wtedy, kiedy trzeba go napomnieć, to wielu nam brakuje, dlatego potrzebujemy uczyć się bycia razem. To miejsce nam to umożliwia. To miejsce, kiedy jesteśmy razem, tak bardzo różni. To miejsce, kiedy przystępujemy do społeczności Wieczerzy Pańskiej, tak bardzo różni, ale to właśnie nas jednoczy. I pokazuje, że nie ma pośród nas lepszych, gorszych. Są grzesznicy, którzy dostąpili miłosierdzia i łaski. A jeżeli tego dostępujemy, jeżeli o tym chcemy śpiewać, to wierzę, że z naszego serca popłynie prawdziwa, szczera pieśń miłości do Boga, ale nie zapominajmy też o tej miłości do drugiego człowieka. Bo Pan Jezus powiedział, że są dwa najważniejsze przykazania. Jedno miłości Boga, a drugie miłości bliźniego. I potem poznać wspólnotę.
potem poznać uczniów Chrystusa. I to czytamy właśnie w Piśmie Świętym. Zobaczcie, jak oni się miłują. Takie było świadectwo wspólnoty. Wierzę, moi drodzy, że wtedy ta nasza pieśń pięknie zabrzmi. Bo Chrystus, który przychodzi do nas, przyszedł po to, aby nas zbawić, abyśmy przed tronem Boga mogli przyjść tacy, jacy jesteśmy i wyznać swoją wiarę. Wierzę, choć czasami pomóż mojemu niedowiarstwu. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki, ten niechaj strzeże naszych serc i naszych myśli. W Chrystusie Jezusie ku żywotowi wiecznemu.